Cześć dziewczyny, mam nadzieję, że coś chłopcy też widzą, że się tu pojawiają. Dzisiaj nagrywam dla was mój drugi filmik. Jest to projekt demko. Przepraszam za małe takie zacięcia moje, ale nie przywykłam jeszcze do kamery. Tak wyglądała to moja torebka do demko z Sephorem. Mała, ale zbieram wszystko akurat tak. Będę starała nagrywać w miarę, jak będzie ta torebka pełna. Nie dajcie szczubato w niej. Ale już następne produkty się zbierają, dlatego postanowiłam już to nagrać. Moim debiutanckim filmikiem miał być filmik z toaletką, no ale niestety jeszcze toaletka do mnie nie dotarła, więc pojawił się już filmik o moim ostatnim holu zakupowym. A tym razem pojawi się filmik Denko. Po prostu. Więc może przyjdę do rzeczy, żeby zbędnie nie przedłużać. Mam tylko odżywkę z tej serii. Zużyłam i szampon, i odżywkę, tylko niestety szampon przez przypadek wylądował do kosza. Wylądował w koszu. Jest to Garnier Fructis Goodbye Damage do włosów bardzo zniszczonych z rozdwojonymi końcówkami. Zawiera kera, peel i olejek z owoców Amli. Wygląda to tak. Każdy zna pewnie tą serię. Są to bardzo fajne filmiki. Sprawdzam sobie, co tam leci, bo remont trwa, więc musi w tle coś lecieć. Polecam. Ogólnie moje włosy fajnie reagowały po tym szamponie i po odżywce. Generalnie fajne. Wrócę na pewno kiedyś, ale w tej chwili testuję na nowo z Timoteję do farbowanych włosów, także kiedyś na pewno zakupię drugie, no nie jest to moje pierwsze pakowanie. Dodam, że tą odżywkę, która ma 200 ml, zużyłam z dwoma szamponami, 400, które miały po 400 ml, także wydajna, na pewno wydajna. Także gorąco polecam. Kolejnym denkiem moim, o którym wspominałam na blogu, że już jest na wykończeniu, jest buteleczka hydrolatu oczarowego z biochemii urody. Kupiłam to z polecenia Ever Lipstick Monster na początku do robienia setting sprayu, ale później, odkąd odkryłam naturalną pielęgnację, czyli myję buzię olejami i staram się używać tylko takiej pielęgnacji, ponieważ od wszelkich preparatów moja cera się buntuje, są wypryski, teraz właśnie leczę brodę sobie. Nie wiem, czy będzie widać na filmie, mam nadzieję, że nie, ale mam delikatny podkład, a jeśli chodzi o podkład, to mam Bourjois Healthy Mix, oczywiście w odcieniu 51 Light Vanilla. No i zużyłam tą buteleczkę w ciągu roku, no bo na początku była pamiątka jako setting spray, a tak jako tonik służyła mi przez 3 miesiące, ale było gdzieś jej tyle, tak, także generalnie no, dość długo starczyła, wiadomo, dużo się tego nie używa, używałam tylko wieczorem i rano. Gorąco polecam, zapach jest taki do wytrzymania, mi na przykład ona sobie się przeszkadza, według mnie jest to ładny zapach, za to bardzo drażni mnie teraz, którą sobie kupiłam olejek z róży bułgarskiej bodajże, czy hydrolat z róży bułgarskiej i ma bardzo drażniący zapach róży, więc nie wiem, jak będę go używać. Tą buteleczkę już mam ponownie zakupioną i z pewnością nie będzie to pierwsza, nie będzie ostatnia. Gorąco polecam. Ceny w tej chwili nie pamiętam, ale nie przygotowałam się, nie popisałam sobie cen tych produktów, ale chyba około 12 zł na stronie Biochemii Urody. Wszystkie linki będą pod spodem, pod filmikiem. Także gorąco polecam. Ogólnie jestem konsultantką Iwony, jak już pewnie wszyscy wiedzą, którzy śledzą mnie na Instagramie bądź na moim blogu. Także pewne rzeczy, no wiadomo, uważam, że jak każda firma ma buble, ma i również dobre produkty. Także jeśli chodzi o balsamy, nie są najgorsze, aczkolwiek dość szybko się wchłaniają. Akurat tutaj mam w ręku, stąd nie jest to pierwszy, teraz zrobię tutaj jeszcze resztę. Say Avon Naturals. To jest akurat zapach pomarańcza i imbir. Ogólnie bardzo ładnie pachnie, byłam z niego mega zadowolona. Zobaczcie, że tak grzebie, ale szukam reszty tych balsamików właśnie, bo miałam ich kilka. Ogólnie większość to będzie pielęgnacja, kolorów jest tutaj niewiele, także ten imbir i pomarańcza, tu mam jagoda i orchidea, też bardzo ładny zapach i tu mam śliwka, słodka śliwka i wanilia. Mój kolega nie lubił ten niestety, bo był zbyt słodki, aczkolwiek ja osobiście wszystkie polecam, były naprawdę dobre, staram się zwrócić co do ostatniej kropli. Przepraszam bardzo za moje szczekające psy i głosy w tle, no niestety remont to remont. Wszyscy w domu funkcjonują normalnie, tylko ja mam wolne dzisiaj. Także gorąco polecam te balsamy ogólnie, a one wahają się tak chyba nigdy nie kosztowały więcej jak około 10-11 zł. Czasami można kupić je za 6, także myślę, że
taki wydatek dość niewielki na raz. Kolejnym już zużytym produktem, i to nie pierwsza, nie ostatnia butelka, tylko która z kolei, jest płyn micelarny Be Beauty z Biedronki do makijażu i tonizacji twarzy i oczu, skóra wrażliwa. Lubię ten niebieski, nie piecze mnie w oczy, nic mi się na twarzy po nim nie dzieje, naprawdę ładnie oczyszcza potem po nim, jak nałożę tonik i kremy, kremy, wszystkie preparaty się błyskawicznie wchłaniają. Teraz zmieniła się trochę szata graficzna, ale mówię, ten preparat jest naprawdę godny polecenia, kosztuje 4,50 chyba w porwach do 5, czasami w promocji można taniej kupić, ewentualnie większe butle, więc naprawdę się go opłaca. Próbowałam już różnych płynów micelarnych, jakoś ten mi przypasował najbardziej, no i cena jest niewysoka, jako że ja jestem teraz na stażu, o rok po szkole dopiero i wcześniej byłam uczniem, a sobie tylko dorabiałam weekendowo, to im mniejszy wydatek, a dobry produkt, tym dla mnie było lepiej, także gorąco go polecam. Kolejnym zużytym produktem jest żel pod prysznic z Adidasa, Cotton Milk, tak, Adidas for Women Protect. Był to dobry żel, ja ogólnie mam skórę, jak już mówiłam w poprzednim filmiku, przy maszynce dość taką problematyczną i wrażliwą. I po prostu nie wiem, czy to jest wina wody, czy pewnych składników, że na przykład żeli pod prysznic z Avonu, tylko nie z tej serii Naturals, tylko tych Sens, jakoś tak. Nie mogę używać, ponieważ po każdym myciu swędzi mi skóra. Przepraszam za taki bilans światła, ale ja siedzę pomiędzy dwoma oknami. Nie mam jeszcze lampy, więc no, jestem zdatna na to, co się dzieje za oknem, a że słońce co chwilę wychodzi, zachodzi, to jest taka jest pogoda, no niestety. Także ten żel naprawdę jest fajny, nie swędzi mnie po nim skóra, jest w porządku, ładnie pachnie, długo zapach na skórze utrzymuje. Po użyciu go balsamy wchłaniają się błyskawicznie. To jest około opakowanie 250 ml, teraz męczę 400, a już czekam kolejny żel z Adidasa na test, tylko inny zapach na test, więc jak skończę kolejne opakowanie, wezmę się za tamten, bo kolejne opakowanie oczywiście tego męczę. Także gorąco go polecam, na dość długo mi starczył. Nie jest drogi, zależy, można go różnie kupić od 6 zł do 12, zależy od pojemności i gdzie się go kupuje, czy trafi się na promocję, czy nie. Ja mój kupiłam chyba za 6 zł w Tesco w Grójcu. Mam niedaleko do Grójca, 27 km, więc czasem mi się zdarzy tam być. Także naprawdę gorąco go polecam. Tutaj mam zużyte opakowanie odżywki Bodet Collage. Tak, zaczęłam już kolejne opakowanie, zresztą wspominałam chyba nam za tym na blogu przy holu czerwcowym, bodajże jak kupowałam masę pielęgnacji. Tak wygląda zużyte opakowanie odżywki po 6 miesiącach użytkowania. Napis się prawie wytarł. Także mówię, zużyłam ją co do kropli. Już na początku używałam ją tylko do rzęs na górnej linii, potem zaczęłam też do dolnych, ponieważ mam bardzo rzadkie. Ostatnio zaczęłam stosować tutaj sobie na brwi, ponieważ po nieudolnym wynerwaniu woskiem przez znajomą, dlatego już tamtej pory nie użyłam wosku, mam zrazę. Mam niedobór brwi po prostu tutaj włosków i sobie tam teraz mam zamiar zainwestować sobie w pomadę z Inglota i Aquabrow z Makeup Forever, ale na razie tego nie mam, więc póki co staram się nadrobić to w naturalny sposób, żeby po prostu spróbowały odrosnąć te włoski. Także naprawdę zarąbista odżywka. Kosztowała 149 zł, bo to jest ta pojemność 3 ml. Starczyła mi na pół roku codziennego użytkowania, może zdarzyły się ze 2-3 dni, kiedy jej nie nałożyłam, ponieważ po prostu byłam zbyt zmęczona po jakiejś, nie wiem, imprezie, po weselu. Tam zdarzyło się, makijaż zawsze zmywam, ale już o odżywce czasem po prostu zapominałam. Także gorąco ją polecam, typowo z naturalnych składników odżywka, bez żadnej chemii, nawet kiedy dostała się do oka. Przepraszam za szczekanie, ale mam szczejaki w kuchni. Także mówię, nawet kiedy dostała się do oka, nic mnie nie szczypało, nie podrażniło, oczy mi nie puchły, nie uzawiły, nie miałam na nią uczulenia, także naprawdę godna polecenia odżywka. Zakupiłam na ich stronie, bądź przez Facebooka. Wszystkie linki podam oczywiście do produktów na dole. Kolejnym produktem jest pianka koloryzująca o numerku 24 złoty oręż firmy Venita. Kolor mus taka, pomarańczowa, jako że miałam rude włosy, lubiłam sobie nie odświeżać kolor, no bo wiadomo, rudy kolor jednak mimo wszystko szybko się wypłukuje.
Więc jak, i tak farbowałam się co miesiąc, więc to była męczarnia. Teraz farbuję się co 2 miesiące, ale pianką sobie tak już po 2-3 tygodniach, raz w tygodniu odświeżam ombre, żeby było bardziej żywe. Teraz już tak widać trochę wyblakło, właśnie jest przed odświeżeniem. A jakieś 2,5 tygodnia po farbowaniu, może 3. Jakoś tak mniej więcej, nie pamiętam. Muszę sobie chyba zacząć zapisywać, kiedy się farbuję, ale zrobimy to w salonie. W międzyczasie, kiedy nie ma klientów, to po prostu ciężko jest zapamiętać, kiedy to było. Także ta pianka jest naprawdę fajna. Na całe włosy wystarczyła mi na 2 aplikacje. No, ja mam dość długie włosy, jak widać. Może nie są najgrubsze, ale są gęste, o tak powiem. Więc to trzeba 2 razy, teraz na końcówki, no to nie wiem, używam 2 opakowania, chyba zużyłam pół, a ze 3 razy odświeżałam kolor, więc myślę, że jest w porządku, a kosztuje, w zależności w którym sklepie, w Sekrecie Urody u nas kosztuje 10 zł, a w sieci drogerii Lavendę, ja nie wiem, ona ma się teraz jakoś chyba inaczej nazywać, u nas nazywała się wcześniej Lavenda, kosztuje 8,99, więc przyzwoita cena. W środku jest oczywiście pianka, pokażę, jest taka oto pianka. I do tego są w środku rękawiczki, których oni nie wyjęłam nawet, a jeszcze się mogą przydać. Zresztą ja używam gumowych rękawiczek, zresztą na mną ktoś mi to nakłada, bo teraz mam ombrę, więc tym bardziej nie wiem, gdzie ono się z tyłu kończy, żeby samemu nakładać. Ale ogólnie w pianka naprawdę gorąco polecam. Myślę, że większość teraz takich drogerii, nawet mniejszych, jest dostępna. Tego produktu zużyłam 3 opakowania. Są to z Elbiotiki kolagenowe płatki pod oczy. Mają, uwaga, redukować cienie i obrzęki, rozświetlać zmęczoną skórę i intensywnie ujędrniać. W składzie jest kolagen i lukrecja. Powiem tak, nakładam to według zalecenia raz, 2 razy w tygodniu na jakieś 30 minut, bo to jest od 20 do 30 minut. Czy coś zauważyłam? Nic nie zauważyłam, powiem tak, otwarcie. Jedynie co to przyjemnie chłodziło, no i faktycznie może rano by to było dobre na redukcję obrzęku pod oczami. Cieni na pewno nie, mam duże cienie, teraz mam delikatny korektor, więc trochę jeszcze mogą się przebijać. Nie wiem, jak to w kamerze wygląda. Zobaczę dopiero, jak zgram z aparatu wszystko na komputer. W każdym razie ja mam spore cienie, chociaż teraz już dzięki używaniu olej i w tym oleju, mam też dodatek oleju rycynowego, który trochę mi już rozjaśnił te cienie, więc teraz to już jest zdzieniane z pamiątku, co było 2-3 lata temu. No ale mówię, także te płatki jako taki dodatek chłodzący pod oczy dla relaksu, w upały. Przepraszam, tak zerka w podgląd cały czas, ale widzę, jak się widzę. Sprawdzam, jak się widzę. O, przepraszam. Także mówię, tu jest w opakowaniu 3 razy po 2 sztuki, czyli na 3 razy starczy. Czyli na tydzień, na 1,5 tygodnia licząc. Zużyłam 2 opakowania, w tej chwili tutaj mam 1. Szału nie mam, myślę, że tak w latem dekupacie, po prostu dla schłodzenia sobie okolicy pod oczami. Kosztują chyba 9,99, w naturze akurat kupowałam, ale w niektórych aptekach, jeśli jest dostępna Elbiotika, też można je dostać. Także mówię, dla mnie jak na razie... Przepraszam, muszę sobie zmienić piosenkę, bo tutaj mam jakiś miks na pendrive, disco polo i wszystkiego, także... sobie tutaj... co chwilę przełączam. Także wracając do tematu, gorąco polecam, nie są złe. Ale jeśli ktoś nie ma zapewne 10 zł, to nie ma sensu na nie wydawać. Szału nie robią, nie robią pewno tego, co jest napisane. Są jeszcze, wiem, że różowe jakieś, ale nie pamiętam, co one robią. Ja ich nie próbowałam po tych, no. Te nie zrobiły na mnie wrażenia, więc tamte już nie kupowałam. Kolejną rzeczą z pielęgnacji będzie balsam z Sorai, jak widać złożonym, był rozcięty, żeby złożyć go co do kropli. Miał być on balsamem brązującym, pachnie ładnie, z dodatkiem orzecha włoskiego. Ogólnie on miał poprawiać koloryt skóry i ma wyciąg z orzecha królewskiego. Czy koloryt skóry poprawiał, nie zauważyłam, był dość rzadki, ale dobrze nawilżał. Dostałam go w prezencie przeprosinowym w Sekcji Urody, ponieważ bardzo długo, pamiętam, czekałam na puder z celi, transparentny, sypki. Chyba z 1,5 roku i w ramach przeprosin, po prostu jak już oczekiwałam tam ze 3 miesiące na niego i cały czas go nie było, dostałam właśnie ten balsam, ale zaprzyjaźniona tam była też pracownica, więc może też to swoim podziałało, ale mówię, on tu miał mieć efekt brązowienia, ekstrakt z orzecha włoskiego zwanego królewskim, efekt nawilżenia, miał zadać kwas hialuronowy, efekt wyszczuplenia, tak, zawiera różowy pieprz. Wyszczuplenia nie zauważyłam, zresztą nie potrzebuję, wyglądam normalnie. Na zuby chodzę po prostu do poprawienia swojej kondycji i figury.
nie chcę schudnąć, chcę wyrobić mięśnie. Powiem tak, ogólnie już 3 miesiące nie ćwiczę, a wcześniej ćwiczyłam intensywnie, dosyć na stoperze w domu i tak dalej, więc wracam pomału do tego schematu. Także jeśli chodzi o ten produkt, nie zauważyłam ani efektu brązowienia, utrwalenia opalizny też nie, bo jako akurat używałam w zimę, więc tam czasem tylko mi się zdarzyło iść na solarium. Więc nie zauważyłam, nawilżenie miał nawet niezłe, to trzeba mu przyznać, a efektu wyszczuplenia w ogóle porażka, nie wiem ile on kosztuje. Piękne ciało, Sunny Touch. Mówię, nie wiem. Nie wiem, ile on kosztuje. Jeśli ktoś go chciałby zakupić pod względem nawilżenia, jeśli nie ma ktoś jakiejś mega przesuszonej skóry, to jest dobry. Moja skóra w ostatnim czasie się też trochę buntuje, także nie wiem, czy teraz byłby się sprawdził. Widzimy, jak się sprawdzał. No, ale nie był zły. Myślę, że gdybym miał go zakupić przy rozsądnej cenie, zakupiłam go ponownie. Pianka do golenia. Ja jestem zwolennikiem pianek ogólnie. Jakakolwiek, damska, męska, nie robi mi różnicy. A z reguły zauważam, że damskie pianki są może trochę łagodniejsze, dla mnie za łagodne i są przede wszystkim droższe. Tu mam akurat Gillette Mach 3 Pure and Sensitive dla skóry wyjątkowo wrażliwej, pianka do golenia. Jest tu jej 205 ml, starczyłam na dość długo, używam jej do golenia nóg oczywiście. Pianka dobra, no typowo pachnie jak to męska pianka do golenia, ale lubię ją teraz, akurat zużywam, jestem w trakcie zużywania żelowej pianki z Biedronki, także mówię, ja biorę po prostu co jest tańsze pod ręką na półce, kiedy w sklepie nie zwracam uwagi konkretnie na produkt, mi nie robi to różnicy. Pianka jak pianka, dla mnie była dobra, sprawdza się, u mnie też chłopak jej używał, także była naprawdę w porządku. Myślę, że sprawdzi się nawet dla tej wrażliwszej skóry, tak jak moja. Nogi mi po niej nie swędziały, było wszystko w porządku. Więc polecam. Ostatni produkt z pielęgnacji i jeszcze jeden z kolorówki został. Jest to krem nawilżający, matujący 25+ z Jai. Każdy go chyba zna. Mówię, zużyłam go doszczętnie, jak widać, jest puściutki po prostu, nic nie zostało, nawet kropelki. Miałam go dość długo, ile czasu dokładnie nie pamiętam. Ale używałam go 350 ml, oczywiście to opakowanie mniejsze. Kosztował 9,90. Kupowałam go akurat w sklepie Ziai w Radomiu. Jest dobry, właśnie jestem chyba w połowie drugiego opakowania zużywałam. Tam jeszcze już dępuję Alantan Dermoline, także produkt dobry. Gorąco polecam, zresztą nie jedna dziewczyna na YouTubie tutaj już na blogach chwaliła ten krem. Także ja gorąco go polecam, jest naprawdę przyjemnie, nawilża. Czy efekt matowienia jest? Nie wiem, ale idealnie, ładnie trzyma makijaż, ładnie nawilża skórę pod makijaż. Trzyma się, dobrze nawilża, na noc też dobrze to się regeneruje. Także naprawdę polecam. I co jeszcze? Zdenkowałam sobie tutaj tusz z Avonu. Urwała mi się oczywiście szczoteczka niechcący. Był to z limitowanej edycji jakiejś na wiosnę chyba, czy na lato. Avon Super Shock Max Mascara. Mój był w odcieniu black, to nie była ta wersja wodoodporna. On jest on normalnie jest taki turkusowy. Tuż dobry, lubię go, już nie jest moje pierwsze, nie ostatnie opakowanie. Mam już kolejne, które chyba też już na wykończenie muszę nowe zamówić. Kosztuje różnie, od 10 do 20 zł, zależy w którym katalogu. Ma fajną szczoteczkę. Nie mam pod ręką, mogę tu wam pokazała, ale za daleko, a nie mam jeszcze takiego poziomu edycji filmików, żeby przycinać filmiki i włączyć elementy. Nie bałem, pewnie się tego nauczę, jak miałem trochę czasu. A już pierwsze te filmiki jeszcze nie. Ale ten tusz jest fajny ogólnie. Ja nie lubię jakoś mega wytuszowanych rzęs, co zresztą widać delikatnie. Mam długie swoje rzęsy, teraz dzięki odżywce trochę zagęściła, aczkolwiek teraz miałam efekt, jakiś etap przejściowy, jak co 3 miesiące i mi po prostu tutaj rzęsy powypadały, odrastają, są teraz krótkie, więc jeszcze się nie chcą wywijać. Jest masakra, aczkolwiek już jest lepiej, było, było dużo, dużo gorzej. Także naprawdę już jest super. Nie lubię jakoś efektu mocno wytuszowanych rzęs, wolę wytuszować je delikatnie, ewentualnie dokleić sobie połówki rzęs lub pasek, ewentualnie kępki, kępki rzadziej, bo schodzi się z tym, ja nigdy nie mam czasu, więc zawsze używam Ardell 318 połówki albo The Miwis Peace. Także tuszuję delikatnie rzęsy, czasem dwie warstwy, ale bardzo rzadko na ogół jedną, także ten tusz jest naprawdę fajny, takiego delikatnego tuszowania, pogrubia, wydłuża, podkreśla rzęsy. Lubię go i to nie będzie moje pierwsze i ostatnie opakowanie, zresztą z Avonu w sumie 3-4 tusze mi przypadły do gustu i na ogół teraz używam tuszu z Avonu, bo jakoś tak, no, jestem konsultantką, składam zamówienie, to po prostu zamawiam.
wygodniej mi tak niż lecieć do sklepu i wybierać. To już kiedyś byłam zwolennikiem Maybelline'a, a teraz jakoś tak nie po drodze mi z drogeryjnymi tuszami. Jeden, który chyba mam drogeryjny, to Essence Lash Mania. To też mam go już chyba ze 2 miesiące otwartego i o dziwo bardzo nie wyszły, więc jestem też mega zaskoczona, taki tani tusz i nic się z nim nie stało. Dobra, bez zbędnego gadania, bo filmik już widzę trwa 20 minut. Polecam jeszcze raz, także to już by byli wszyscy. Torebka jak widać pusta. Następne produkty już będą się zbierały do projektu Denko. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeśli się podobało, no to jest mój debiut, więc wybaczcie zapewne jakieś niedomówienia, czy nie mogę się wysłowić, nie mogę znaleźć słowa, no ale to są moje początki, każdemu się zdarza, tak? Później będę to edytowała, wycinała, nagrywała od nowa. Na razie jest to początek, więc jeszcze nie opanowałam tak tego wszystkiego dobrze. Także dziękuję za oglądanie. A jeszcze na poznawcach mam hybrydy Semilac. Ogólnie mam bardzo, bardzo króciutkie poznawce, kiedyś obgryzałam niestety. Tak, aż chcę się przyznać, niestety obgryzałam paznokcie. No i one jeszcze teraz są jeszcze takie kruche, łamliwe. Tipsy nosiłam też dość długo, więc one są delikatne. Teraz już widziałyście ostatnio na Instagramie, nawet wstawiłam zdjęcie nowych Semilaków, które do mnie przyszły. Ale musiałam je zdjąć, ponieważ były na tipsach już, które tipsy przetrwały 2 ściągania hybryd, więc już były masakryczne. Odczepiały się, no i moje już trochę połamały przez to, są króciutkie, niektóre są dłuższe, przypiłowałam te, co są krótsze. No, użyłam sobie po prostu taką neutralną hybrydę koło. I niech sobie rosną, po prostu odrastałam, teraz już ich nie mam już od ruchu obudzania, więc będzie z nimi wszystko w porządku. Także dziękuję za oglądanie, jeszcze raz do usłyszenia, buziaki, pa, pa.